10 sierpnia to dzień patrona Sępólna Krajeńskiego, świętego Wawrzyńca. Tego dnia co roku odprawiana jest uroczysta msza święta w intencji mieszkańców powiatu. Odbywa się też sesja Rady Miasta, na której specjalną statuetką nagradzana jest osoba promująca gminę i miasto. W tym roku do grona nagrodzonych dołączyła Maria Kryger, autorka społeczno-kulturalnych przedsięwzięć. Już po raz 20 wręczono statuetkę świętego Wawrzyńca. W tym roku najważniejszą nagrodę w całym powiecie sępoleńskim otrzymała Maria Kryger, nauczycielka, opiekunka harcerzy, a teraz reżyserka wielu spektakli. To tak ważne dla tutejszego samorządu wyróżnienie wręczane jest osobom, które swoją codzienną pracą i zaangażowaniem promują gminę w całym kraju. Pani Maria dała się poznać jako dobry nauczyciel, który zawsze w swojej pracy robił więcej niż do niego należało, zajmując się nie tylko dziećmi, ale także organizacją różnych imprez. Działając w harcerstwie, organizowała biwaki i obozy, także międzynarodowe, dla dzieci i kadry, tworząc materiały metodyczne. Pani Maria podczas uroczystej sesji Rady Miasta nie ukrywała radości z otrzymanego wyróżnienia za swoją ciężką, długoletnią pracę. Towarzyszyły jej chwile wzruszenia. Wiadomość o przyznaniu mi tej tak cennej nagrody wywołała we mnie najpierw uczucie niedowierzania, a potem ogromnej radości i, co tu dużo mówić, wzruszenia. Dzisiejsza uroczystość jeszcze spotęgowała te uczucia. Muszę przyznać, że jestem ogromnie szczęśliwa i dumna, że od dzisiejszego dnia mogę dołączyć do grona tak zacnych osób, które otrzymały tę nagrodę przede mną. Do tej pory świętego Wawrzyńca otrzymywali m.in. działacze sportowi, księża, chórzyści i strażacy ochotnicy. Co roku społeczników do nagrody nominować mogą stowarzyszenia, radni oraz grupa 200 mieszkańców gminy. Sępólno Krajeńskie, Mateusz Dul.